Witam serdecznie w drugiej części multimedialnego kursu programowania w Androidzie. W tej części zajmiemy się poznaniem podstawowej struktury i podstawowym programem typu Hello World. Naszą przygodę jednak zaczniemy od uruchomienia emulatora, który przygotowaliśmy w pierwszej części, czyli nasz symulowany telefon zostanie w tym momencie odpalony z tych względów, iż odpala się on bardzo długo. Wymaga sporych zasobów systemowych, takich jak bardzo dobry procesor. Na słabszych procesorach też pójdzie, ale będzie ten proces uruchamiania i działania bardzo opornie szedł. I wymaga sporych zasobów pamięci RAM. Także na samym początku, jeżeli uruchamiacie Eclipse'a i chcecie programować w Androidzie, żeby sprawdzić, jak działa wasz program, na samym początku polecam po prostu uruchomienie maszyny wirtualnej, co znacznie przyspieszy proces weryfikacji programu, który obecnie jest pisany. Do dyspozycji właśnie mamy górne menu, jak i menu podręczne dostępne. Jest ono już połączone z SDK androidowym. Prawym przyciskiem możemy założyć nowy projekt. My będziemy tutaj oczywiście zakładać projekt pod platformę Android, dlatego wybieramy z drzewek Androida i projekt. Klikając następny krok, wybieramy nazwę, która musi być koniecznie z dużej litery. Jest to niejako wymóg. Ciekawą pozycją jest trzecia pozycja, package name, w której to najczęściej są dwie opcje, albo to jest aplikacja pisana od tyłu, nazwa aplikacji pisana od tyłu, jednak większość autorów najczęściej wybiera swoją stronę internetową, też pisaną od tyłu, tak żeby użytkownik danej aplikacji mógł tak jakby trafić do źródła, kto zrobił tę aplikację, kto ją napisał i zasięgnąć informacji. Tutaj wybieramy też target na dole, jest target SDK, pod który piszemy właśnie nasz program. Wybieramy pod którą wersję Androida, na którą wersję Androida platformy on ma działać. No i klikamy następny krok, gdzie mamy do dyspozycji wybranie sobie spośród kilku opcji ikonki. Ta ikonka będzie po prostu ikonką naszej aplikacji, będzie dostępna w menu tego wirtualnego telefonu i będzie ona odpalała, po prostu uruchamiała nasz program. Możemy ją sobie dowolnie dostosować, nie musi być koniecznie to jakiś clipart, może być to zwykły obrazek, który też zostanie zamieniony. Są tu różne wielkości obrazków, potem będzie wyjaśnione, dlaczego właśnie tak jest. No i zaczynamy. Na górze będzie wyświetlana nazwa tej aplikacji i wpisujemy sobie dowolny tekst, jaki ma być wyświetlany na górnym, tak jakby skrawku takiej ramki w aplikacji. No i klikamy po prostu następny krok. W tym momencie Eclipse zauważył, że brakuje nam jakiegoś narzędzia, które musimy zainstalować. Właśnie to mi się najbardziej podoba w tym programie, że krzyczy w razie, tutaj już maszyna wirtualna była odpalona, jak już zauważyliście, i krzyczy nam, kiedy brakuje na jakiegoś narzędzia, jakiejś wtyczki, krzyczy nam, żeby zainstalować ją. No tutaj maszyna wirtualna wygląda bardzo podobnie jak telefon, z tym, że obsługujemy ją za pomocą myszki. Ma też menu swoje. No i tutaj oczywiście licencja, to wiadomo. Ma wszystkie po prostu funkcje zaemulowane, które wykorzystaliśmy podczas tworzenia tej maszyny wirtualnej. Możemy tutaj wszystko emulować, wszystkie dostępne kombinacje sprzętu zgromadzonego na telefonach, tabletach i tak dalej. W zależności od systemu operacyjnego ten system emulowany też będzie się zmieniał. To jest oczywiście wersja 2.2, gdyż piszemy
na wersję platformy 2.2 i właśnie tutaj będzie informacja na temat tego, pod jakim systemem operuje ten emulowany nasz telefonik, też wersja Androidowa 2.2. Tutaj już nam się zainstalowała potrzebna wtyczka i skoro już jest wtyczka obecna, no to możemy sobie przejść do obejrzenia struktury naszego projektu. Pierwsze, co nam się otworzyło, to jest layout. Jest to tak jakby szablon, do którego możemy wrzucać różnego rodzaju obiekty. Programowanie w Androidzie jest jak najbardziej programowaniem obiektowym. Jeżeli ktoś nie zna, nie wie, co to jest programowanie obiektowe, to odsyłam. Właśnie najpierw musi człowiek znać podstawy programowania obiektowego, żeby programować w Androidzie. Tutaj w lewym menu graficznym widzimy różne obiekty, które możemy wrzucać sobie do szablonu i później podczepiać pod nie funkcje. Jak na razie jest białe tło i na środku tak zwany text view, czyli wyświetlanie tekstu. Po lewej stronie w strukturze drzewa projektu mamy pierwszy folder SRC, czyli source, źródło, w którym mamy kod źródłowy naszej aplikacji. Na razie nie ma tu nic takiego, jest tylko klasa podstawowa i tak jakby metoda onCreate. Tutaj właśnie w layoutie też mamy możliwość edytowania naszego layoutu z poziomu bardziej programistycznego, gdzie możemy doczepić więcej funkcji. Jest to layout w XML-u, tak więc wszystkie tutaj wartości są w XML-u. Możemy je modyfikować, dodawać różnego rodzaju parametry, tak aby cieszył nas właśnie wygląd naszej aplikacji. O, w Eclipse jeszcze jest właśnie taka funkcja, jeżeli wpiszemy jakąkolwiek frazę, dopełnimy ją kontrol spacją, taką kombinacją, to wyświetla się nam lista funkcji, która pasuje do początkowo wpisanych liter całego wyrazu, dzięki czemu nawet jeżeli nie znamy jakiejś funkcji, a znamy, mamy bardzo dobre albo podstawową wiedzę z zakresu technicznego angielskiego, możemy bez problemu taki programistyczny język zrozumieć i dowiedzieć się, o co właśnie chodzi w danym momencie przy wybieraniu funkcji. Można oczywiście w graficznym trybie też edytować położenie naszych różnych rzeczy w szablonie. Wracając właśnie do wielkości tych ikonek, co wybieraliśmy na początku, są cztery różne foldery, w których są różne rozdzielczości przeznaczone na różne rozdzielczości telefonów, czyli jeżeli telefon ma duży ekran, zostanie wykorzystana grafika z folderu o najwyższej rozdzielczości. Analogicznie, jeżeli ekran będzie malutki, to będzie wykorzystana grafika z małej rozdzielczości grafiki, folderu grafiki. I wszystkie pliki w tych folderach są tego samego typu. W parametrach string mamy teksty, które są często powtarzane i możemy wykorzystywać je zarówno w layoutie, jak i w programie. Aby nie wpisywać kilka razy tego samego skrótu, możemy pisać. Manifest też jest bardzo ważną rzeczą, gdzie są przechowywane wszystkie parametry podstawowe programu, czyli dla jakiej wersji został on skonstruowany, jaką ma nazwę kodową i różnego rodzaju inne rzeczy niezbędne dla platformy Android do rozpoznania
w jaki sposób uruchamiać ten właśnie program. Są tu też różnego typu parametry programu, dzięki czemu nawigacja jest płynna. Wszystkie te nazwy w folderach graficznych są takie same, aby mógł sobie wybrać telefon, z jakiego rodzaju rozdzielczości będzie korzystał. Także pozostało nam jeszcze tylko odpalenie tego podstawowego projektu Hello World, co właśnie będziemy teraz robić. Się odpali nam na maszynie wirtualnej nasz nowo stworzony projekt, który ma za zadanie wyświetlenie właśnie Hello World. Proszę bardzo, oto jest nasz Hello World z modyfikowanym właśnie położeniem. I tak to właśnie wygląda. Jest już odpalony. Także to była druga część naszego androidowego kursu. I zapraszam serdecznie do części trzeciej.